Służyć miastu. Suski i Dziajowski. Służyć miastu. Z tego co wiem, Wojtek bardzo chciał być prezydentem miasta, a myślę, że Radom zasługuje na dobrego prezydenta, a nie na człowieka, który trzyma w jednej z kluczowych spółek człowieka z zarzutami i to bardzo ciężkimi do prowadzenia. Suski i Dziajowski. Suski i Dziajowski. W wyborach prezesem złożył lukratywną propozycję, że polski gigant energetyczny zainwestuje w instalację energetyczną w Radomiu. Od 3 lat prezydent razem z panem Krzysztofem Z. wymienia nazwiska. Można powiedzieć, że było to swego rodzaju trofeum myśliwskie. Po prostu chcieli dopaść, a jak już dopadli, no to chcieli sobie zostawić pamiątkę. A kiedy czaszka się znalazła? Tak, to było takie swego rodzaju trofeum, bo prokuratura IPN-u w 2007 roku wszczęła śledztwo. Ówczesny rektor Akademii Medycznej stwierdził kategorycznie, że wszystkie eksponaty, jak on to ujął, zostały zakopane na cmentarzu i głowa Franczaka nie ma takiej możliwości. Zmienił się rektor i okazało się, że głowa gdzieś jest w pudełku w biurku. No to chyba to było trofeum takie myśliwskie. Odnalazła się w 2014 roku i dopiero w tym roku, w marcu, odbył się ten dochówek tej głowy, gdzie były tłumy ludzi na tym pogrzebie. I to jest takie radosne, że IPN od prokuratora odda mi tę głowę w tej urnie, niosę tę urnę, a słońce piękne, mimo że to był taki okres, mówię, przez tyle lat w ciemnościach, a mówię teraz i na pogrzebie też piękna pogoda, słońce zaświeciło dla niego. Jeszcze jeden taki symboliczny aspekt związany z historią Józefa Franczaka. W tym roku obchodziliśmy 100. rocznicę jego urodzin. I to nie tak po prostu tylko zauważenie, że 100. rocznica urodzin Józefa Franczaka, ale przecież to także 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, przez naszą ojczyznę. Można powiedzieć, że Józef Franczak był równolatkiem Polski Niepodległej i jednocześnie był ostatnim żołnierzem II Rzeczypospolitej. No tak, to jest takie symboliczne stulecie państwa polskiego i stulecie urodzin Franczaka. No i będzie jeszcze okrągła rocznica 55-lecia śmierci 21 października. Czyli taka symbolika ogólnonarodowa, jak gdyby no, Polska 100 lat i ojciec. No, takie było tamto pokolenie Kolumbów, gdzie oni nie zastanawiali się dla swoich, że walczą dla swoich korzyści, tylko dla Polski. Panie dyrektorze, będziemy obchodzić kolejną rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Mówimy przede wszystkim w tym kontekście o żołnierzach Armii Krajowej, o wysiłku w latach 1939-1945. Ale przecież ten wysiłek nie skończył się w roku 1945. Ależ oczywiście, przecież dla Polaków, dla żołnierzy najpiękniejszej polskiej armii, jaką była Armia Krajowa, ta walka o niepodległość Polski trwała jeszcze wiele, wiele lat. Ci żołnierze z bronią w ręku walczyli. No, tak symbolicznie możemy powiedzieć, że ostatni oddział Wacława Grabowskiego przed Dolnym Puszczyk 53 rok, kiedy został wystrzelany, bo przecież oni zostali otoczeni przez KPW, przez UB i po prostu, którzy doskonale wiedzieli, gdzie są ukryci partyzanci, kiedy wybiegli z domu, w którym się ukrywali, zostali po prostu wystrzelani. Józef Franczak, Lalek, Laluś jest postacią symboliczną, bo jest tym ostatnim partyzantem zamordowanym przez zbrodniarzy komunistycznych. 63 rok, proszę Państwa, to jest w zasadzie wtedy rozpoczyna się historia Beatlesów, historia Presleya. Cały świat wolny się cieszy, radośnie żyje, a u nas morduje się
wyklęci. Przecież ostatni wychodzili jeszcze w latach 70. z więzień. To jest historia, którą będziemy pokazywali tutaj w naszym muzeum. Historia, która jest kompletnie nieznana, bo rozmawiając o żołnierzach wyklętych, my operujemy pewnymi symbolami. Właśnie Józef Franczak Lalek, ten ostatni, no jest Łupaszka, jest rotmistrz Pilecki, jest Ciepliński, ale przecież dziesiątki tysięcy partyzantów w lasach było. Przecież ci ludzie cierpieli, ginęli, a my musimy też wspamiętać o ludności cywilnej. Właśnie o tych, którzy pomagali partyzantom, ukrywali ich, karmili, szyli mundury, repelowali te mundury, dawali wywiad, organizowali noclegi. Dlaczego Franczak tak długo się ukrywał? Bo miał wsparcie społeczności lokalnej, bo miał pomoc od ludzi, którzy go szanowali, podziwiali i chcieli wspierać, wspierali. A takich ludzi były naprawdę dziesiątki tysięcy, w zasadzie można powiedzieć setki tysięcy, ponieważ jeden partyzant w lesie to jest co najmniej 10 osób, które pracują na jego utrzymanie, na pomoc dla niego, wyżywienie, tak jak mówiłem, mundury, buty, wywiad, wszystko to, co się wiąże z życiem partyzanckim. Dlatego możemy mówić o tak naprawdę powstaniu antykomunistycznym. Ale panie dyrektorze, co by pan odpowiedział na taki zarzut? Zapewne wśród słuchaczy Radia Maryja nie ma takich osób, ale na pewno ktoś ze słuchaczy spotkał się z takim zarzutem. No ale po co oni w tym lesie siedzieli? Przecież wojna się skończyła, lepiej było pójść do pracy, na studia, założyć rodzinę, jakoś żyć, jakoś funkcjonować. Ja oczywiście teraz w tym momencie cytuję. Ukochali Polskę ponad wszystko i marzyli o tym, że będzie ona kiedyś wolna, że w ich sercach była wielka, a marzyli o tym, że będzie wolna. I tutaj czasami właśnie też dokładnie spotykamy się z takim pytaniem, i co? No ich pozabijali wszystkich, a przecież mogli iść na kolaborację, a przecież mogli się wycofać, a mogli zniknąć, a mogli wyjechać za granicę. Ale oni tego nie zrobili, ponieważ byli herosami, bo byli gigantami ducha, byli gigantami, którzy ukochali Polskę ponad wszystko. A ja mówię, odpowiadając na te pytanie, mówię, nie, oni nie przegrali, oni zwyciężyli, ponieważ dzisiaj budujemy im pomnik. Pomnik w tym nieprawdopodobnym miejscu, w miejscu, gdzie każdy centymetr schodów, korytarza, ściany, to jest krew polskich bohaterów. To jest krew tych cudownych dziewczyn łączniczek z Armii Krajowej, z NSZ-u. To jest krew młodych chłopców, którzy za to, że marzyli o wolnej Polsce, tutaj przeżywali katorgę. To jest... Ale mówiąc o tym miejscu, należy też pamiętać, że to są łzy, to są dramaty ludzi Solidarności również, ponieważ Rakowiecka to nie tylko żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, żołnierze antykomunistycznego powstania. To jest historia wszystkich tych ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę. To jest historia ludzi, którzy w 66 roku szli modlić się za Polskę z okazji tysiąclecia chrztu państwa polskiego, a trafiali na Rakowiecką jako więźniowie wcześniej skatowani przez ZOMO. To są ci ludzie, to są ludzie, którzy tworzyli kulturę niezależną, wydawnictwa niezależne, którzy tworzyli Solidarność i którzy nam tą wolność jako członkowie Solidarności wywalczyli. Kiedy wejdziemy do muzeum już gotowego, już otwartego, już jako osoby, które mogą zwiedzać całość ekspozycji? Bardzo byśmy chcieli, żeby to się stało jak najszybciej. Niestety prace, które tutaj są przed nami, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb muzealnych, wszystkie te kwestie proceduralne, pozwolenia na remonty powodują, że bardzo byśmy chcieli dotrzymać ten termin 1 marca 2023 roku. Ale już w tej chwili wszystkich słuchaczy Radia Maryja zapraszam do zwiedzania historycznych przestrzeni
byłego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów, a dzisiaj dzięki absolutnie historycznej decyzji ministra Zbigniewa Ziobro i wsparciu pana ministra Patryka Jakiego pokazujemy to, co zachowało się. To, co tutaj można zobaczyć, a można zobaczyć cele, gdzie była szubienica, na której powieszono generała Augusta Emila Fildorfa, tego najwyższego rangą oficera Wojska Polskiego, który tu został zamordowany. Można zobaczyć resztki tej szubienicy. Można wejść do celi Witolda Pileckiego, tego legendarnego, wspaniałego rotmistrza. Można zobaczyć czele Stanisława Kasznicy, ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych. Można zobaczyć tunel śmierci i miejsce, gdzie były karcery, gdzie trzymano ludzi w szambie, bo trudno nazwać to wodą, przez kilkanaście dni przykutych kajdankami do ścian. Siedzieli w wodzie po kolana. Można zobaczyć karcer, gdzie trzymany był arcybiskup Antoni Baraniak, ten heros kościoła katolickiego, który tu był aresztowany razem z prymasem i który tutaj cierpiał, który tutaj był katowany, był mordowany. Można zobaczyć jego cele, można zobaczyć eksponaty, które dzięki księdzu arcybiskupowi Gądeckiemu mamy w naszych zbiorach. Są to relikwie, bo to są szaty liturgiczne, to jest sutanna, to jest płaszczyk, to są naczynia liturgiczne. Mamy ogromne zbiory, bardzo ciekawe. Także zapraszam wszystkich do zwiedzenia. Można nas odwiedzać od wtorku do piątku w godzinach od 9 do 15. Dlatego zanim jeszcze ekspozycje będą otwarte, już można przyjść, jeszcze można przyjść właśnie do muzeum. Jeszcze korzystając z okazji, że mamy możliwość rozmowy ze słuchaczami Radia Maryja, apel. Zwracam się do wszystkich Państwa, do wszystkich słuchaczy z prośbą, jeżeli macie w swoich domach pamiątki po bohaterach polskich, walczących o wolność ojczyzny, po żołnierzach niezłomnych, po ludziach Solidarności, po ludziach różnych struktur opozycyjnych lat 1944-89. Bardzo proszę, przekażcie je do naszego muzeum, abyśmy mogli pokazywać je wszystkim, którzy przyjdą do nas zwiedzać to historyczne miejsce. Dołączam się do tego apelu i na koniec jeszcze, panie Marku, słuchają nas także osoby młode. Co by pan chciał powiedzieć w imieniu rodzin żołnierzy wyklętych temu właśnie najmłodszemu pokoleniu, które za kilka czy kilkanaście lat będzie kształtowało Polskę? Ja chciałbym powiedzieć tylko tyle. Bierzcie wzorce z naszych ojców. Nie sprzedajcie się w temu zakłamaniu. Oni byli Polakami, zrodziła ich polska ziemia, tak samo jak nasz. Kochajmy nasz kraj, nie jeździmy się skarżyć. Bądźmy Polakami, dumnymi Polakami. Mnie nie pozostaje nic innego, jak podpisać się pod tymi słowami. Była to audycja Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze, a dziś moimi Państwa gośćmi byli pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie oraz Marek Franczak, syn sierżanta Józefa Franczaka Lalusia. Szczęść Boże! Widzicie Państwo, ludzie, którzy wygrali, którzy przyczynili się do naszej wolności.